Dzisiaj w czytaniach mamy o rozpoznawaniu. To jest już sobota tego tygodnia wielkanocnego i w tych dniach czytaliśmy wiele różnych wydarzeń, sytuacji po zmartwychwstaniu pana Jezusa, kiedy jego bliscy, jego uczniowie nie rozpoznawali go. Nie odkrywali, że to jest on, co oczywiście tak nam sugerują te fragmenty. Hmm, Łączy się z brakiem wiary. Brak wiary, ten, ta pewna ciężkość, ociężałość serca wpływa też na spojrzenie, to znaczy na tą niezdolność rozpoznania pana Jezusa. I to oczywiście nie dotyczy tylko samych uczniów tych dni bezpośrednio po zmartwychwstaniu, ale dotyczy tak samo nas. I w pierwszym czytaniu dzisiaj mamy ten moment, kiedy Piotr i Jan. Po uzdrowieniu tego chromego człowieka są pochwyceni przez przełożonych, starszych uczonych i przepytywani. To jest taki, no jeszcze nie proces, ale, ale na razie takie wstępne rozeznanie, co, co się stało i co z nimi zrobić. Ale bardzo ważne jest tutaj, że Łukasz zaznacza, że ci wszyscy, którzy pochwycili Piotra i Jana, rozpoznawali w nich towarzyszy Jezusa. Po pierwsze, to jest zupełnie już coś odmiennego niż ta scena, która rozegrała się kilka tygodni wcześniej, kiedy Piotr był pytany przy ognisku, kiedy Pan Jezus był już pochwycony, kiedy męka już była tuż tuż kiedy Piotr pytany przy Ognisku, czy Ty czasem nie jesteś uczniem, towarzyszem tego człowieka, tego Jezusa, mówi, nie, nie, ja go nie znam, to nie ja. Teraz jest rozpoznawany i, i w żaden sposób nie oponuje. On, on jest wręcz szczęśliwy. Co więcej, to bycie rozpoznanym jako towarzysz, uczeń, ktoś bliski Jezusowi jest dla niego podstawą do radości z tej racji, że to nadaje mu jakby kształtu życiowego. To jemu samemu przypomina, kim jest. Obecność Jezusa, nie, nie fizyczna, bo, bo w tym momencie Pan Jezus nie jest z nimi tutaj przed. Przełożonymi, starszymi uczonymi, ale poprzez ich wiarę, oni go noszą w sercu, więc ważne jest to, że Piotr już absolutnie idzie w tym kierunku bycia rozpoznanym. On chce być rozpoznany jako uczeń Jezusa, jako jego towarzysz. Chce, żeby widziano w nim Pana Jezusa, bo, bo to też jest mocą Piotra, kiedy przemawia, kiedy nawracają się tysiące ludzi, którzy go słuchają to nie dlatego, że on jest świetnym mówcą, ale dlatego, że Widzą w Nim świadka tych wydarzeń, o których mówi. Widzą w nim kogoś, kto brał też w nich udział, kto sam został przez te wydarzenia przemieniony. I ten strach Piotra sprzed kilku tygodni, kiedy jest przy Ognisku, ten strach znika, zostaje już przez Pana Jezusa wyrzucony przez moc ducha świętego, bo ty już jesteśmy w pierwszym czytaniu po zesłaniu ducha świętego, mocą ducha świętego ten strach został wyrzucony. Ale druga rzecz ważna w tym, że starsi przełożeni, uczeni rozpoznawali w Piotrze i Janie towarzyszy Jezusa, jest to, że to samo słowo rozpoznawać, to samo słowo u Łukasza pojawia się w scenie uczniów, którzy idą do Emaus. Tam mamy to słowo dwukrotnie podane. Ich oczy były na uwięzi, tak, że go nie poznali i potem ich oczy, to jest szesnasty werset tego 24 rozdziału i potem w wersecie trzydziestym ich oczy otworzyły się i rozpoznali go. Przy czym on im zniknął z oczu, ale to już nie jest dla nas w tym momencie ważne. Grunt, że oni go rozpoznali, najpierw nie rozpoznali, teraz go rozpoznali, więc to rozpoznanie, to bycie też rozpoznanym jako towarzysz Jezusa, to wszystko nam wskazuje na kwestię wiary, na to, czy wierzę w zmartwychwstanie, na ile wierzę w zmartwychwstanie, na tyle będę mógł rozpoznać Pana Jezusa i na tyle będę rozpoznany jako Jego uczeń, to znaczy będę w stanie dawać świadectwo, bo mogę dawać świadectwo mówiąc piękne rzeczy, opowiadając śliczne kazania, ale bez mojej osobistej wiary w zmartwychwstanie to można tak powiedzieć w cudzysłowie, że uszy słuchaczy będą na uwięzi, być może nie rozpoznają w tym, co mówię Pana Jezusa, czy, czy nie będzie to dla nich słowo życia, jeśli nie będzie ono dla mnie, to co głoszę, jeśli nie jest dla mnie słowem życia, to, to niewiele yy, no niewiele z tego wyniknie. I przejdźmy na chwilę jeszcze do, do samej Ewangelii, w której właśnie Marek odnosi się do tej sceny z Ewangelii Łukasza 24, kiedy uczniowie idą z Jerozolimy do Emaus. I mówi to w wersecie 12. Potem ukazał się, chodzi o Jezusa, ukazał się w innej postaci, dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Zastanawiające bardzo jest to określenie w innej postaci, innej wobec czego, w stosunku do czego, bo najpierw mówi o Marii Magdalenie, tym, tym pierwszym ukazaniu się Pana Jezusa. Ona była pierwszą, która zobaczyła Go po zmartwychwstaniu, więc ona go zobaczyła i potem ukazał się w innej postaci. Więc być może Marek tutaj mówi o, o tej innej postaci. Tam ona myślała, że to jest ogrodnik. Tutaj oni myśleli, że to nie wiadomo, kto jest. Ale bardzo interesująca jest taka wirtualna dyskusja. Komentatorów z dawnych wieków, czy z pierwszych wieków wręcz, zerknijmy sobie tylko do kilku, bo to y, sposób te, patrzenia Ojców Kościoła na, na to wydarzenie, czy w ogóle na komentowanie Pisma jest, Świętego jest, jest, jest bardzo, bardzo y, fascynujące. Y, przede wszystkim zerknijmy sobie do jednego z listów y, Świętego Augustyna. On tych listów napisał mnóstwo i to są no, fantastyczne świadectwa. To są jego wiary, jego sposobu widzenia, działania Pana Boga. To jest list, fragment listu 149, i święty Augustyn podpowiada nam, że określenie Marka, że Jezus ukazał się w innej postaci, tym dwóm uczniom idącym do Emaus, i słowa Świętego Łukasza, ich oczy były na uwięzi, więc go nie rozpoznali. Augustyn ogólnie podsumowuje, że to, jest, że to jest to samo, że zarówno Marek i Łukasz wskazują na dokładnie to samo. Chociaż z jednej strony ich oczy były na uwięzi, wskazywałoby to, że ich oczy są powodem tego, że nie rozpoznają Jezusa, jakiś brak, problem w ich oczach, czy po prostu no, coś, co się stało w ich oczach. Natomiast Marek sugeruje, że ukazał im się w innej postaci, to raczej coś w ciele Jezusa mogłoby się zmienić na tyle, że no, oni patrzyli normalnie, bo przecież idące, patrzyli pod nogi, widzieli drogę, więc po ludzku ich oczy nie były zamknięte. Więc być może jest to sugestia, że coś się zmieniło, czy Chrystus zmienił coś w swoim wyglądzie, na tyle, że Go nie poznali, na tyle, że nie, nie był w stanie być rozpoznany przez, przez uczniów. Niemniej jednak, dalej Augustyn, to już nie, nie, nie trzeba tutaj szczegółowo tego rozważać, on, on dokładnie mówi, że człowiek jest rozpoznany przez pewne cechy, przez wygląd, też przez kolor, i tutaj nawiązuje do przemienienia na górze, tabor. Mówi tak, że Chrystus przecież zmienił swój kolor, że jego odzienie, twarz stał się lśniąco białe, jak światło. Tak, że nikt na świecie takiego, takiej barwy nie jest w stanie odtworzyć, i bardzo interesująco mówi, że gdyby uczniowie na górze tabor zobaczyli Jezusa przemienionego, który by nagle przyszedł znikąd, nie wiedzieliby, że to jest On, to by Go nie rozpoznali. On sugeruje, że wiedzą, że to jest Jezus tylko dlatego, że są z Nim cały czas, od początku, od chwili zanim się zaczął przemieniać. Tu wiedzieli, że to jest on, więc kiedy się przemienił, no to już on nie no, to jest on. Ale gdyby, gdyby go zobaczyli nagle po przemienieniu, to nie rozpoznaliby go. I też dalej mówi, że gdyby ktoś zobaczył pana Jezusa jako noworodka, jako malutkie dziecko i potem zobaczyłby go za powiedzmy 30 lat, też by go nie rozpoznał. Więc mówi, skoro natura potrafi też tak zmieniać, no to przecież Pan Bóg potrafi zmienić cechy w jednej sekundzie, w jednej chwili. Niemniej jednak. Augustyn dąży do tego, żeby wskazać, że to jednak oczy, to znaczy w gruncie rzeczy ich serca ociężałe, serca niezdolne czy nieskore, jak mówi Pan Jezus w tym fragmencie Łukasza, żeby wierzyć w zmartwychwstanie, no to przez to nie będą w stanie wiedzieć czy widzieć, że tu jest Pan Jezus, że to jest, że to jest On. I do tego możemy dodać, jeszcze myśl świętego Piotra chryzologa, kapitalnego, kaznodzieje, który związany był z Rawenną, To jest, to jest święty z, z przełomu IV i V wieku. I on mówi w ten sposób, że nie myślmy, że zmieniło się coś w wyglądzie twarzy Pana Jezusa po zmartwychwstaniu, bo to nie tyle, że zmienił się Wygląd jego, ile jego twarz, jego postać zyskała yy, no, cechy chwalebne, czy wygląd chwalebny, ale nie w tym sensie, że zmieniona jest jego twarz, tam nie wiem, no, nos jest troszkę na lewo przesunięty, a oko jest większe na przykład, tylko jego twarz stała się chwalebna, i właśnie trochę można by pomyśleć, że nawiązuje tutaj do. Tej myśli Augustyna o, o przemienieniu. No, koniec końców, Pan Jezus nie był rozpoznawany przez uczniów, i ojcowie, zdaje się, że sugerują nam to, że jeśli i my nie wierzymy w zmartwychwstanie Pana Jezusa, to i podobnie nie będziemy go rozpoznawali w naszym życiu na co dzień. I to będzie dla nas okropne, bo gdyby ktoś patrzył z boku, ktoś wierzący powiedzmy, czy ktoś, kto już ma, wszystko widzi, ktoś powiedzmy, no nie wiem, zbawiony z nieba, spogląda na nas i mówi, no ale jak to, przecież Jezus stoi przy Tobie. On jest na wyciągnięcie ręki, a Ty płaczesz, że jesteś sam, opuszczony, że Cię nie kocha, że Cię zostawił. Zacznij wierzyć w to, co się stało, zacznij wierzyć w Jego zmartwychwstanie i otworzą Ci się oczy. Będziesz mógł poznać, będziesz mogła zobaczyć, że On jest cały czas przy Tobie. I dzięki temu też inni będą mogli rozpoznać w tobie ucznia Jezusa, i w ten sposób też zaniesiesz go innym, czy będziesz go wciąż wprowadzać, zanosić w te miejsca, w te sytuacje, w których on będzie cię stawiał. Jemu oddaję mój strach, pasterzem moim jest Pan. Powierzam mu to, co mam. Pasterzem moim jest Pan, prowadzi on a nie ja i nawet to mi nie złe